Szanowni Państwo, inauguracja roku akademickiego 2020-2021 odbywa się w szczególnych warunkach. Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania życia społecznego. Ma ona również znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej uczelni. W marcu, kiedy wszystko się zaczęło, przeszliśmy na zdalne prowadzenie zajęć na studiach, a także uruchomiliśmy zdalne administrowanie i zarządzanie uczelnią. Zrobiliśmy to w naszym stylu, szybko i skutecznie. Byliśmy pierwszą uczelnią w regionie i jedną z pierwszych w kraju, które w ciągu kilku dni przeszły na system kształcenia zdalnego. Nie tylko wykłady i ćwiczenia, seminaria, lecz również egzaminy, a w tym w szczególności egzaminy dyplomowe, uruchomiliśmy zdalnie jako pierwsi. W konsekwencji naszych działań w poprzednim semestrze przeprowadziliśmy zdalnie niemal 100% zaplanowanych zajęć. W formule zdalnej wypromowaliśmy w Gdańsku i na naszym obchodzącym jubileusz dziesięciolecia Wydziale w Gdyni łącznie 940 licencjatów, inżynierów oraz magistrów. Według badań opinii studentów, które w końcu semestru przeprowadziliśmy, ponad 80% naszych studentów pozytywnie oceniło wprowadzenie u nas zdalnego kształcenia. Kształcenie zdalne stało się koniecznością. Jesteśmy jednak uczelnią, która ma wypracowane przede wszystkim struktury i metody kształcenia tradycyjnego, a więc w murach uczelni. W normalnej, niepandemicznej sytuacji elementy kształcenia zdalnego występują u nas, lecz jako wspomagające i uzupełniające kształcenie. Dlatego też, jak tylko będzie to możliwe, będziemy starali się wrócić jak najpełniej do kształcenia z obecnością studentów w budynkach uczelni. Studia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020-2021 zaplanowaliśmy w formie hybrydowej, po części zdalnie, lecz także tradycyjnie w salach i laboratoriach uczelni. Zdalnie będziemy prowadzili wszystkie wykłady i prawie wszystkie seminaria dyplomowe. Pozostałe zajęcia natomiast zostaną uruchomione w formie tradycyjnej w takiej mierze, w takiej części, w jakiej pozwalają na to warunki bezpieczeństwa sanitarnego w naszych budynkach. Bezpieczeństwo bowiem i jakość kształcenia to są dwa dominujące atrybuty kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Proszę Państwa, nie może być inauguracyjnego przemówienia rektora bez przedstawienia bieżącej sytuacji uczelni. Dlatego też pozwolę sobie podać kilka podstawowych informacji w tym względzie. Jesteśmy uczelnią o dużej dynamice rozwojowej. Nasz rozwój ma charakter wieloaspektowy, jakościowy i ilościowy. Dokonuje się zarówno w nauce, jak i w kształceniu. Rozwój nauki znamionuje nasz udział w Federacji Naukowej Uczelni naszego holdingu, to jest Wyższych Szkół Bankowych
i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Co do obszaru kształcenia, rozwój naszej uczelni znajduje potwierdzenie. Po pierwsze, w ciągłym doskonaleniu metod kształcenia i podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry akademickiej. Czynimy to na miejscu, jak i wysyłając na staże naszych nauczycieli akademickich do renomowanych uczelni zagranicznych. Po drugie, rozwój nasz znajduje potwierdzenie w corocznym wzbogacaniu oferty edukacyjnej. Jest ona podporządkowana zmieniającym się potrzebom praktyki społeczno-gospodarczej. Realnie przejawia się to w uruchamianiu każdego roku nowych kierunków oraz nowych specjalności studiów. Innym bardzo istotnym elementem rozwoju jest ciągłe doskonalenie programów nauczania. Staramy się uwzględnić w naszych programach nauczania najnowsze osiągnięcia nauki oraz wspomniane już zmieniające się potrzeby praktyki społeczno-gospodarczej. Nasze działania prorozwojowe powodują, że jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu oraz jedną z wysoko ocenianych uczelni niepublicznych w kraju. Fakty te potwierdzają wyniki rankingu wyższych uczelni. Naszych absolwentów cenią pracodawcy. To wszystko sprawia, że każdego roku liczba studentów naszej uczelni wzrasta. W bieżącym roku, pomimo nadzwyczajnej sytuacji pandemicznej, rekrutacja nowych studentów na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe przekroczyła 7 tysięcy osób. W konsekwencji tej wysokiej rekrutacji ogólna liczba studentów i słuchaczy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni wyniesie łącznie około 17 tysięcy osób. Nasi studenci będą studiowali na studiach pierwszego stopnia na 20 kierunkach w Gdańsku i 8 w Gdyni oraz na studiach drugiego stopnia na 8 kierunkach w Gdańsku i 1 w Gdyni. Na Wydziale w Gdańsku realizujemy także jednolite studia magisterskie na 3 kierunkach. Ponadto w roku akademickim 2020-2021 będziemy prowadzili studia MBA oraz 35 kierunków studiów podyplomowych. Proces kształcenia na naszej uczelni będzie obsługiwało ogółem 630 dydaktyków, w tym 125 z cenzusem doktora habilitowanego lub profesora, którzy zatrudnieni są u nas na pierwszym etacie. Uzupełniająco do przedstawionych informacji pozwolę sobie dodać, że aby sprostać dalszym wyzwaniom rozwojowym, rozpoczęliśmy pracę nad projektem rozbudowy kampusu uczelnianego w Gdańsku. Naszą szczególną troską otoczony jest także dalszy rozwój Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Proszę Państwa, na zakończenie swojego wystąpienia chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej za nadzwyczajny wysiłek w minionym roku akademickim. Pandemia niestety jeszcze nas nie opuściła, więc proszę Państwa o dalsze, usilne trwanie
w spełnianiu naszej misji edukacyjnej. Dziękuję także pracownikom administracyjnym uczelni. Państwa praca była skutecznym czynnikiem wspierającym i umożliwiającym funkcjonowanie całej uczelni i całej społeczności uczelnianej. Liczę także na dalsze Państwa wsparcie. Najważniejszymi osobami w uczelni są zawsze studenci. Naszym studentom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i osiągnięcia możliwie jak najwyższych wyników studiów w nowym roku akademickim. Całej społeczności akademickiej naszej uczelni życzę natomiast przede wszystkim zdrowia i możliwie jak najszybszego powrotu do stanu normalnego bez pandemii. Szanowni Państwo, rok akademicki 2020-2021 w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni ogłaszam za otwarty. Quod felix faustum fortunatum quae sit. Wyższa Szkoła Bankowa funkcjonuje w Gdyni już od 10 lat. Blisko 2000 absolwentów, 10 kierunków studiów, 150 tysięcy godzin zajęć dydaktycznych to imponujący dorobek minionej dekady. Z okazji wspaniałego jubileuszu dziękuję za wkład WSB w edukacyjny rozwój młodych mieszkańców Gdyni i całego regionu, którzy chętnie studiują na uczelni zlokalizowanej w ich mieście. Cieszy fakt, iż dbanie o lokalny patriotyzm stanowi ważny element funkcjonowania WSB. Konkursy Więcej o Gdyni czy Gdyński Biznesplan to znakomite przykłady łączenia praktycznej edukacji i przywiązania do ukochanego miasta. Dostrzegam również zaangażowanie w uczelni w działania kulturalne na terenie Gdyni czy liczne partnerstwa z gdyńskimi firmami i instytucjami, choćby z Urzędem Miasta Gdyni. Życzę kolejnych lat owocnej działalności i stałego rozwoju, który obserwujemy od 2010 roku. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, władze uczelni, pracownicy, drodzy studenci. Przyszło nam spotkać się na tej inauguracji roku akademickiego w zupełnie niestandardowych warunkach, niestandardowy sposób, ale staramy się dotrzymać tradycji akademickiej. Na początek chciałbym w imieniu założyciela podziękować wszystkim władzom uczelni za ich zaangażowanie w pracę nad przestawieniem uczelni w formułę online, wykładowcom za to, że dostosowali się do wymogów kształcenia zdalnego, pracownikom administracji, którzy wykonali gigantyczną pracę, żeby to wszystko się udało. Chciałbym także podziękować studentom, którzy bardzo szybko zaadaptowali się do nowych warunków. Nauka w formule online nie była czymś naturalnym dla Was. Musieliśmy dostosować się do tych nowych warunków i musieliśmy też w zupełnie inny sposób inwestować w to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy, a mianowicie w relacje z innymi ludźmi. Chciałbym życzyć, żeby w tym nowym roku akademickim, który też z pewnością będzie niestandardowo realizowany, te relacje z innymi ludźmi na różnych płaszczyznach udawało się dobrze realizować. To u Was odbyła się pierwsza w Wyższych Szkołach Bankowych obrona pracy dyplomowej online, która odbiła się szerokim echem nie tylko w mediach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Chciałbym także złożyć życzenia społeczności Wydziału Gdyńskiego, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. A całej Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku życzę trzymania wiatru w żaglach. Wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni ma już 10 lat. Jest to doskonała okazja, żeby przypomnieć pewne fakty, liczby, osoby i współpracujące z nami instytucje oraz przedsiębiorstwa. Zaczęliśmy 10 lat temu z rekrutacją na kierunku ekonomia. 224 studentów przyjęliśmy wówczas. Dzisiaj już mamy ich ponad 2000. Po ekonomii przyszedł czas na logistykę, na zarządzanie, na bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo w biznesie,
psychologię w biznesie, finanse i rachunkowość, turystykę i rekreację, filologię. A w międzyczasie, w roku 2013, do naszych uprawnień Was połączeniem sił ze Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji otrzymaliśmy uprawnienia do kształcenia na kierunku Prawo w jednolitych studiach magisterskich oraz na kierunku Informatyka. W tym momencie warto wspomnieć też, jak ważne dla nas jest praktyczne kształcenie i współpraca z biznesem. Dlatego wymienię tylko część, kilka z przedsiębiorstw, które tę współpracę realizuje z nami, a jest ich znacznie więcej. A zatem Nordea, Bank Pekao S.A., Finance S.A., VGL, Alpha Forwarding, Eurocar, Studio Trefl, Gdyńskie Centrum Filmowe, Konsal, Jasmar, Dobry Hotel, Tyszkiewicz Nieruchomości, Studio 102, Zarząd Portu Gdynia, last but not least, Urząd Miasta Gdynia. Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni w liczbach. 10413 to liczba rozpatrzonych dotąd podań. 7592 dotąd podpisanych przeze mnie dyplomów. Pracuje, czy też pracowało z nami 25 pracowników administracyjnych. 150 tysięcy to liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych na Wydziale Gdyńskim. 28 tysięcy odwiedzin Biblioteki WSB Gdynia przez studentów. 15 590 książek. 1995 jakże ważnych przyznanych stypendiów dla naszych studentów i wykładowcy, a tych przez te 10 lat przewinęło się 872 pracowników akademickich i przedstawicieli biznesu. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni to też pracownicy administracyjni. Pozwólcie Państwo, że wymienię tylko kilka, ale jakże ważnych dla naszego wydziału nazwisk. Zacznę od Marty Perak, z którą razem te 10 lat temu rozpoczynaliśmy rekrutowanie studentów i ich dalszą obsługę. Dziękuję. Chciałbym jeszcze wymienić kolejne osoby. Dziękuję Karolinie Soboń, Ani Borys, Beacie Dąbrowskiej, Monice Dąbek, Łukaszowi Niedźwieckiemu. Dziękuję także moim prodziekanom, pierwszemu prodziekanowi Andrzejowi Stanek oraz obecnej prodziekan Maji Głuchowskiej. Razem z paniami wicekanclerz realizowaliśmy naszą misję. Mówię w czasie przeszłym, bo przez większość czasu współpracowała z nami wicekanclerz Małgorzata Bednarek. Dziękuję, Gosiu. I od jakiegoś czasu współpracujemy z wicekanclerz Katarzyną Litwin. Kasiu, dziękuję już za to, co minęło i jestem pewny, że jeszcze bardzo, bardzo wiele sukcesów przed nami. Dziękuję bardzo. Każdego roku z okazji inauguracji przyznawane są nagrody rektora za szczególne, wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz edukacji czy metod kształcenia. W tym roku nagrody rektora otrzymuje 7 osób. Nagrodę rektora otrzymuje pan profesor doktor habilitowany Bogdan Nogalski za przygotowanie procedur oraz przewodniczenie komisjom do spraw przewodów doktorskich, ponadto za wkład pracy w zespołach projektujących nowe struktury organizacyjne i zarządcze uczelni. Nagrodę otrzymuje pani doktor habilitowana Jolanta Kruk, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Gdyni, za realizację projektu wdrożeniowego dotyczącego specjalnych instrumentów w edukacji dzieci
oraz za efektywne i sprawne kilkuletnie kierowanie Instytutem Nauk Społecznych i Humanistycznych. Nagrodę rektora otrzymuje pani doktor habilitowana Jagienka Rzeźny-Cieplińska, profesor WSB, za uruchomienie i prowadzenie czasopisma internetowego pod tytułem WSB Journal of Business and Finance. Nagrodę rektora otrzymuje pani doktor habilitowana Danuta Weisprych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni, za wkład pracy w uzyskanie przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku studiów pedagogika oraz za organizowanie i pomoc w rozliczaniu praktyk zawodowych. Nagrodę rektora otrzymuje pani doktor Mariola Pałka-Pilecka z tego samego tytułu, co pani profesor Danuta Weisprych, to znaczy za wkład pracy w uzyskanie przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku studiów pedagogika oraz za organizowanie i pomoc w rozliczaniu praktyk zawodowych. Nagrodę otrzymuje pan Remigiusz Tunowski za uzyskanie stopnia naukowego doktora. Nagrodę rektora otrzymuje także pani Natalia Patan, kierownik działu metodyki nauczania, za zwinność organizacyjną przy przechodzeniu na tryb kształcenia zdalnego oraz twórczy wkład pracy w holdingowym zespole do spraw metodyki. Od pierwszych dni lockdownu najważniejsze było podtrzymać kształcenie zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. W 3 dni przeszkoliliśmy ponad 400 wykładowców i w 3 dni przenieśliśmy całą administrację do pracy zdalnej, tak żeby obsługa studenta była niezakłócona. W marcu pracowaliśmy wszyscy dużo więcej niż normalnie. Nie było wolnych weekendów, nie było wolnych wieczorów. Chodziło o to, żeby jak najsprawniej przestawić uczelnię z jednego trybu pracy na drugi. Nagroda kanclerza z reguły trafia co roku do tej osoby, tego przedstawiciela administracji, który w jakiś sposób się wyróżnia i którego efekty pracy są bardzo pozytywne dla całej uczelni. W tym roku miałam szalony problem, żeby znaleźć tą jedną osobę przy takiej masie osób, które pracowało w wyjątkowy sposób. W związku z tym w tym roku postanowiłam tę nagrodę przeznaczyć dla przedstawicieli tych osób, na których ciążyła największa odpowiedzialność i największa presja związana z uruchomieniem kształcenia. To grupa dziekanów i menedżerów kierunków. I wśród nich osoby, które wyróżniam i nagradzam, to dr Irena Bak-Dąbrowska, dr habilitowany Artur Kozłowski, dr Maja Głuchowska-Wójcicka, pan dr Piotr Dudziński, dr Miłosz Gac, dr Rafał Majewski oraz przedstawiciele menedżerów kierunków czwórka Alicja Detlaw, Klaudia Skelnik, Karol Jaroszewski oraz dr Marcin Kisielewski. Wszystkim Państwu gratuluję i jeszcze raz bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie. Nagrody trafią w Wasze ręce. Nagroda Praktykodawcy Roku jest nagrodą wręczaną od wielu lat przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, w szczególności dla uczelni, która ma profil praktycznego kształcenia. Ta nagroda jest o tyle ważna, że jest przyznawana przez samych studentów. W tym roku chcielibyśmy wyróżnić i podziękować właśnie za pomocą tej nagrody w firmie Enterroom i pani Paulinie Podolskiej, która współpracuje z nami już od wielu lat i realizuje przy współpracy z Biurem Karier, ale również z samorządem studenckim wiele inicjatyw biznesowych w zakresie kształcenia praktycznego dla naszych studentów. W ostatnim roku zrealizowała przy współpracy z Biurem Karier cykl webinarów,
dotyczący przygotowania się do kariery właśnie w zmiennych warunkach rynkowych. Jednocześnie jest zawsze pomocna w zakresie przyjmowania studentów na staże i praktyki. Jest również opiekunką koła naukowego HR w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, którą bardzo studenci sobie cenią i współpracę z nią bardzo chętnie będziemy kontynuować. Także bardzo serdecznie gratuluję. Ta nagroda jest dla Pani Paulino. Liczymy na to, że będziemy dalej wspólnie współpracować i tworzyć praktyczne warunki kształcenia. Dziękuję i gratuluję. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę Państwu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Chciałam serdecznie podziękować za to wspaniałe wyróżnienie i nagrodę i chciałabym zaznaczyć, że to nie koniec, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej obfity w nasze przedsięwzięcia, inicjatywy i działania na tle Enter Room, studenci, uczelnia i życzyłabym sobie, żeby większa liczba pracodawców poszła moim śladem i żeby ta współpraca była jeszcze lepsza. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, czy też może już drodzy koleżanki i koledzy, my jako Samorząd Studencki oraz ja osobiście pragnę powitać Was w murach Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Gdyni. Rok 2020 przyniósł nam wiele nowych wydarzeń, niekoniecznie dobrych, dlatego też w tym miejscu chcielibyśmy podziękować władzom za to, w jak szybki i sprawny sposób dostosowały się do warunków, które przyniósł nam ten rok. Nasi wykładowcy to bardzo wykwalifikowana kadra. Pamiętajcie, że my jako Samorząd Studencki jesteśmy głosem, którego władze bardzo często chcą wysłuchać. Nie bójcie się zwracać do nas, kiedy będziemy mijać się na szkolnych korytarzach. Nie bójcie się zwracać do nas na fanpage'u, na Discordzie, który dla Was przygotowaliśmy, bo my chcemy słuchać i bardzo często propozycje, które do nas zgłaszacie, wcielamy w życie. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas dołączyć. Miejmy nadzieję, że nauczanie hybrydowe minie jak najszybciej, a my będziemy mogli spokojnie wrócić na nasz kampus już na stałe. Życzymy Wam powodzenia w nadchodzącym roku akademickim. Życzymy Wam oczywiście sprawnego przejścia przez pierwsze kolokwia. Miejmy nadzieję, że życie akademickie będzie dla Was bardzo barwne, co my staramy się również urozmaicać jako samorząd. Korzystajcie z życia studenckiego pełną piersią i bawcie się dobrze w czasie całego okresu studiów. Powodzenia. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w takim dosyć dziwnym czasie, bo zamiast być wszyscy razem na uczelni, to ja nadaję do Państwa ze swojego pokoju i Państwo pewnie oglądacie mnie też albo u siebie w domu, albo gdzieś na telefonie w przestrzeni miejskiej. No, jesteśmy w okresie pandemii. Pandemia ma swoje konsekwencje i ponieważ ja zajmuję się prognozowaniem przyszłości, to jednym z najczęściej zadawanych mi pytań do tej pory to jest pytanie dotyczące tego, po co w ogóle mamy prognozować przyszłość i zastanawiać się, jaka ona będzie, skoro zdarzają się potem takie rzeczy jak COVID-19 i nasze plany teoretycznie nie mają sensu. Ale ja zawsze odpowiadam na to pytanie, że w prognozowaniu przyszłości nie chodzi o to, żeby być precyzyjnym, żeby powiedzieć, że w 2025 albo 2040 roku wydarzy się X albo Y albo Z i potem rozliczać się z tej prognozy, czy ona się sprawdziła, czy się nie sprawdziła. Na tym nie polega prognozowanie przyszłości. Prognozowanie przyszłości polega na tym, żeby pokazać pewne opcje i scenariusze, które mogą się wydarzyć, a następnie, znając te opcje i scenariusze, spróbować je przetestować na sobie. Natomiast musimy też pamiętać, że im dalej patrzymy w przyszłość, tych opcji i scenariuszy jest zdecydowanie więcej. Porównałabym trochę przyszłość do światła. Czyli my mamy taką tendencję do patrzenia na przyszłość trochę jak na światło lasera, czyli że mamy punkt A, punkt B i z tego punktu A musimy dojść do punktu B. W rzeczywistości powinniśmy patrzeć na przyszłość trochę jak na światło latarki, które tak naprawdę zaczyna się rozszerzać. To, co powiedziałam wcześniej, im dalej patrzymy w przyszłość, tym tych opcji jest więcej. I teraz mówi się, że COVID sprawił, że świat się zatrzymał, że teraz już będzie tylko pięknie, że będziemy mało konsumować, że ta konsumpcja będzie odpowiedzialna, że zaczniemy dbać o przyrodę. Pojawiają się te mityczne delfiny, które pływają w kanałach Wenecji i że one już zawsze tam będą, choć tak naprawdę nigdy ich tam nie było. Natomiast wiemy, choć byśmy bardzo, bardzo chcieli wierzyć w to, że świat się zatrzymał, wiemy, że to nie do końca jest prawda, że wracamy do swoich starych przyzwyczajeń. Ale nie jest tak, że COVID nas niczego nie nauczył. Nauczył nas bardzo wielu rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że nauczył nas tego, że potrzebna, niezbędna jest nam tak zwana syntetyczna wiedza.
Pracujemy, wytłumaczę, czym jest ta syntetyczna wiedza. Pracujemy w ramach Instytutu z wieloma naszymi klientami z różnych branż, z branży food, czyli z branży żywności, z branży kosmetycznej, z branży motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej itd. Kiedy pracowaliśmy jeszcze przed pandemią z naszymi klientami, to oni wielokrotnie prosili nas, żebyśmy my im mówili, co się wydarzy w przyszłości w ich kategorii, czyli bardzo interesowała ich ta ich własna kategoria. Czyli branża kosmetyczna interesowała się tym, co się będzie działo w branży kosmetycznej, branża motoryzacyjna tym, co się będzie działo w branży motoryzacyjnej, a branża ubezpieczeniowa tym, co się będzie działo w branży ubezpieczeniowej. To jest takie trochę pokłosie jeszcze z czasów oświecenia. Mianowicie Kartezjusz nauczył nas, czy wypromował taki sposób myślenia, że jesteśmy w stanie zrozumieć cały system, poznając tylko poszczególne jego elementy. I teraz widzimy, że we współczesnym świecie taki rodzaj myślenia, chociaż jesteśmy do niego bardzo przyzwyczajeni, zupełnie się nie sprawdza. Jest nam potrzebna syntetyczna wiedza z różnych obszarów jednocześnie. Czyli to nie jest tak, że możemy patrzeć sobie tylko na jedną kategorię i potem próbować w niej jakoś funkcjonować. COVID pokazał nam, że tak naprawdę rzeczy, które byśmy się nie spodziewali, że mogą w ogóle mieć na nas wpływ, ten wpływ mają. Z tego wynika to, że nasz świat po prostu jest światem połączonym. Naczyń połączonych. Każda rzecz wpływa na inną. I drugą rzecz, której nauczył nas COVID, oprócz tego, że potrzebujemy dzisiaj syntetycznej wiedzy, czyli analizowania, szukania wielu różnych elementów, sprawdzania, inspirowania się poza naszymi kategoriami, to drugą rzecz, której nas nauczył COVID, to zanim do niej dojdę, to zrobię taką krótką dygresję. Przed pandemią, kiedy miałam wiele wystąpień na temat przyszłości czy prognozowania przyszłości, mówiłam o tym, i nadal jest to aktualne, że trendy dzielą się na trzy kategorie, a właściwie na trzy perspektywy czasowe. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa długoterminowa, czyli dany trend, żeby dojrzał, czyli żeby został zaakceptowany przez społeczeństwo, potrzebuje 20 lat albo więcej. Potem mamy perspektywę średnioterminową, czyli żeby dany trend dojrzał, potrzebuje między 20 a 5 lat, czy między 5 a 20 lat. I wreszcie mamy perspektywę krótkoterminową, czyli dany trend, żeby dojrzał, potrzebuje mniej niż 5 lat. No i potem mamy oczywiście strefę new normal, czyli że trendy już są zaakceptowane w społeczeństwie, czyli po prostu one się dzieją, wiemy, że dana rzeczywistość w dany sposób funkcjonuje. Ale mówiąc o tych trzech perspektywach czasowych, mówiłam też zawsze o tym, że nie możemy się przyzwyczajać, że jeżeli dany trend jest dzisiaj w strefie długoterminowej, czyli na przykład sztuczna inteligencja, to nie możemy się przyzwyczajać do tego, że on tam naprawdę będzie przez 20 lat, że może coś takiego się zdarzyć, że on przejdzie bardzo szybko do strefy krótkoterminowej. I wtedy podawałam taki przykład z lat 60. XX wieku. Mianowicie odwoływałam się wtedy do wystąpienia J.F. Kennedy'ego w 1961 roku, który powiedział wówczas, że daje sobie 10 lat na to, żeby pierwszy człowiek stanął na Księżycu. To był 61 rok. Poziom technologiczny był naprawdę nie bardzo aż tak zaawansowany, na pewno nie był tak zaawansowany, jak jest zaawansowany dzisiaj, a J.F. Kennedy powiedział 10 lat i pierwszy człowiek stanie na Księżycu. Wiadomo, że to było spowodowane kwestiami też politycznymi, rywalizacją wówczas z Rosją, ale pierwszy człowiek stanął na Księżycu w 1969 roku, czyli po 8 latach od momentu, kiedy powiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że było dla nich to tak ważne, tak istotne, że postanowili oni przerzucić wszystkie swoje zasoby, które mieli, zasoby finansowe, ludzkie, technologiczne, naukowe, żeby ten cel osiągnąć. I to był zawsze mój taki główny przykład tego, że dany trend, dane zjawisko, dana zmiana może dziać się zdecydowanie szybciej, niż my byśmy mogli się tego spodziewać. Dzisiaj właściwie nie muszę tego przykładu już więcej podawać, ponieważ dokładnie to samo spowodował COVID. COVID przeniósł nas w czasie. To nie jest tak, że COVID zmienił naszą rzeczywistość. Wszystkie te problemy, z którymi my się dzisiaj zmagamy, o których rozmawiamy,
mówiąc o pandemii, mówiąc o COVID-zie i o jego wpływie na naszą rzeczywistość, na nasze codzienne życie, to one tak naprawdę były wcześniej. Czyli na przykład zmagaliśmy się wcześniej z transformacją cyfrową. Od 2000 roku tak naprawdę mówimy o transformacji cyfrowej w różnych branżach i w różnych kategoriach. 70% budżetów tak naprawdę przeznaczanych na transformację cyfrową było wyrzucanych do śmieci, to znaczy one były nieefektywne. Jeżeli chodzi o sprzedaż, sprzedaż w sklepach i sklepach tradycyjnych, to mówiło się o tym, że rośnie e-commerce, że rośnie m-commerce, że potrzebna jest strategia omnichannel, czyli łączenia dwóch światów, świata fizycznego i świata cyfrowego. Sklepy borykały się ze spadkami sprzedaży, czyli to, że ludzie odpływali do internetu, że na przykład sprawdzali informacje w internecie. To były problemy, które istniały przed pandemią. Kwestie medycyny też działy się, mieliśmy wiele startupów, które mówiły o potrzebie telemedycyny, czy w ogóle o telepracy, o pracy zdalnej, funkcjonowaniu za pomocą internetu, czy w ogóle tworzeniu świata lustrzanego, tak zwanego mirror world, czyli przenoszeniu całego naszego świata do internetu. I co się stało? Tak naprawdę wszystkie te rzeczy, pandemia koronawirusa przyspieszyła. To nie są tematy, które się pojawiły nagle i znikąd. One były, tylko teraz zostały przyspieszone. Jakbym miała powiedzieć, to właśnie pandemia koronawirusa przeniosła nas 5 lat do przodu, 7 lat do przodu. Plus oprócz tego, że przenieśliśmy się w czasie, w ciągu 3 miesięcy przenieśliśmy się 5 lat do przodu, to koronawirus, czy w ogóle pandemia koronawirusa uwypukliła trochę jak w soczewce problemy, które mieliśmy wcześniej. Problemy natury społecznej, technologicznej, ekologicznej, ekonomicznej, czy problemy społeczno-gospodarcze. Na przykład problemy, o których dyskutowaliśmy wcześniej, ale zostały one nasilone przez pandemię, to jest kwestie jakość życia versus standard życia. My wiemy doskonale, że standard naszego życia dzięki technologiom, dzięki zaawansowaniu, postępowi technologicznemu, standard życia się stale podnosi. Ale pytanie, czy jakość naszego życia się podnosi tak samo? Drugim problemem to są kwestie dostępu do technologii i jednocześnie nierówności społecznych. My wiemy, że te osoby, które podczas pandemii nie miały możliwości korzystania z internetu, dostępu do komputera spokojnego, dostępu na przykład dzieci w kontekście edukacji, jednocześnie nasilało to nierówności społeczne. Te osoby pojawiały się u nich zdecydowanie więcej problemów, mogły być nawet wykluczone z dostępu do edukacji czy z dostępu do pracy. Kwestie big tech, o których bardzo dużo rozmawiamy, o tym, że tak naprawdę na pandemii skorzystały największe korporacje technologiczne. Dzięki temu, czy przez to, że przenieśliśmy się do internetu i one na tym zaczęły zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, mimo że dzisiaj już są spółkami, które są najbogatsze, które zarabiają najwięcej pieniędzy. Kwestie dostępu do internetu. Czy wyobrażamy sobie, że moglibyśmy przeżyć izolację, czyli ten największy lockdown bez dostępu do internetu? A niektóre kraje z takim problemem musiały się zmagać. Wiemy, że w Indiach czy w Afryce internet został na czas lockdownu z różnych powodów, właśnie między innymi zawirowań politycznych, został wyłączony. I teraz być może i wiemy o tym, że dostęp do internetu jest niezbywalnym prawem człowieka. To są problemy, które się uwypukliły w trakcie pandemii koronawirusa i o nich powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Ale jest cała masa problemów, które wydaje nam się, że są 20 lat do przodu, że to są zbyt daleko, żeby w ogóle o nich jeszcze dzisiaj rozmawiać. Kwestie neurotechnologii, związanych z tym połączenie umysłu z internetem, czyli połączenie systemu fizycznego, biologicznego i cyfrowego. Pytanie o prawa człowieka w takiej sytuacji, pytania o hakowanie umysłów, rozwój sztucznej inteligencji, wpływ algorytmów na nasze życie, wolność wyboru, czy w ogóle wolna wola, kwestia geoinżynierii klimatu, pytania dotyczące inżynierii genetycznej, projektowania sobie na przykład własnych dzieci, cała masa pytań natury etycznej i prawnej. I znowu moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, że ach, to jest przyszłość, która się wydarzy za 20-30 lat. Po co mamy rozmawiać o latających samochodach? Przecież to nas dzisiaj nie dotyczy. Rozmawiajmy o tym, co jest tu i teraz. Ale wiemy już po pandemii koronawirusa, że te rzeczy, które wydają nam się bardzo, bardzo daleko, mogą zdarzyć się bardzo szybko. Bo tak naprawdę przyszłość zaczyna się dzisiaj. I z tego powodu
powinniśmy wszystkie te pytania stawiać sobie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje. Zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także. Ślubuję także, że w trakcie studiów. Że w trakcie studiów dbać będę o jej dobre imię. Dbać będę o jej dobre imię. Przestrzegać jej regulaminu. Przestrzegać jej regulaminu i panujących w niej obyczajów. I panujących w niej obyczajów.